Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Kardiologia w Dębickim Szpitalu powstała w listopadzie ubiegłego roku. Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca. Na dębickiej kardiologii wykonywana jest ablacja i wszczepiane są kardiowertery. Szpital pozyskał świetnych kardiologów, którzy przyjeżdżają do Dębicy wykonywać wyżej wymienione zabiegi. Kardiologia będzie się rozwijać. Chcielibyśmy, żeby ta kardiologia się rozwinęła jeszcze o tą hydraulikę, czyli kardiologię inwazyjną, czyli stentowanie w przypadku zawałów. Dyrektor Przemysław Wojtys zaznacza, że przy chorobach serca czas ma bardzo duże znaczenie. I dzisiaj pacjent z zawałem ma bardzo dużą szansę przeżycia w zupełnie dobrej formie, mimo że tu w Dębicy tych zawałów nie obsługujemy. Ale są takie leki już, że zaopatrzenie pacjenta najczęściej wystarczy ta złota godzina, żeby zaopatrzyć, dostarczyć do szpitali, które robią w naszym niedalekim sąsiedztwie, Tarnów, Rzeszów najczęściej i Mielec, z nich korzystamy, to są polsko-amerykańskie kliniki serca i Karin, zdaje się. One się specjalizują w tym i mamy nawet bezpośrednie transmisje danych. Także pacjent jadąc w karetce jest monitorowany i na żywo ten przesył jest tam w tamtych salach. Pacjent przyjeżdża, już na niego czeka zespół na stole, przy stole, a on tylko na stół jest kładziony i operowany od razu, bez zwłoki. Aby mogła istnieć w Dębicy kardiologia inwazyjna, potrzeba spełnić kilka warunków. Trzeba mieć 24 godziny na dobę zespół, nie jednego człowieka, tylko zespół naprawdę wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Kupić sprzęt, tak, on jest drogi, ale to jest najprostsza sprawa. No, po prostu wydać pieniądze i mieć sprzęt. Powstanie kardiologii inwazyjnej to jeszcze odległa przyszłość, ale dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej na pewno będzie dążył do jej utworzenia. Święto Pieroga to jedna z wielu sztandarowych imprez organizowanych od lat w Pustkowie na terenie gminy Dębica. W tym roku odbyła się już 11. edycja tego wyjątkowego wydarzenia w naszej gminie. Imprezę podobnie jak w latach ubiegłych poprowadził Marcin Ciszek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica. Bardzo cieszymy się, że przez tyle lat pięknie współpracujemy, łącznie tutaj z całą społecznością miejscowości Pustków, ale także i z firmą Mateo, która od początku nas wspiera. W dniu dzisiejszym 9 kół gospodyń wiejskich przygotowało pierogi na skosztowanie różnego rodzaju. Nie chcemy w tym momencie jeszcze zdradzać, jakie są. Natomiast powiem szczerze tak, że naprawdę warto tutaj być razem z nami na każdej edycji, bo co roku koła gospodyń wiejskich potrafią nas zaskoczyć. Oprócz uczty tej takiej, powiedziałbym, kulinarnej, również uczta duchowa. Ponownie małe spotkanie z folklorem, czyli zespół Wiarusy, zespół Heja Hola oraz regionalny zespół pieśni i tańca Pustkowianie. Zaraz później Gwiazda Wieczoru, kapela Jaffer, a na koniec zabawa wspólna z zespołem Quattro. Uczestnicy tej wyjątkowej imprezy mogli skosztować kilkunastu rodzajów pierogów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Były pierogi duże i małe, na słodko, na słono, z nietypowymi dodatkami do mąki, z wieloma różnymi rodzajami farszu, ale wszystkie, jak podkreślali uczestnicy tej imprezy, bardzo smaczne. Koła gospodyń wiejskich sumiennie przygotowały się do tego wydarzenia i ulepiły bardzo dużo pierogów. Święto Pieroga powstało w sumie z mojej inicjatywy, a sponsorem takim głównym jest firma Mateo, producent pierogów. I oni też od 12 lat na każdym naszym święcie przywożą nam pierogi, gdzie ich wyroby degustujemy. Są też ich wyroby przeróżne, od różnego rodzaju pierogów z kapustą, z ruskie. Mają jeszcze kartacze, pierogi z owocami, z morelami. Także cały czas wspiera nas firma Mateo. Panie z kół gospodyń wiejskiej też mają bardzo, bardzo dużo pomysłów. Robią przeróżne pierogi. Nasze koło gospodyń wiejskich Pustkowa zrobiło w tym roku 12 rodzajów pierogów. Są to pierogi z kapustą słodką, z kapustą kwaśną, ruskie, z kaszą jaglaną i serem, kapusta z serem, z pasztetem. Jakie mamy jeszcze pierogi?
pierogi pieczone, pierogi meksykańskie. Takim no, rozrywkowym punktem tych imprez są konkursy na najmniejszego pieroga, największego pieroga, a w tym roku będzie również taki pieróg niespodzianka związany z nazwiskiem naszego nowego wójta, więc pierogi z pieniążkiem. Dziś mamy wyjątkowo dużo, bo jeszcze więcej niż w tamtym roku, bo mamy farsze i ruskie, mamy i kapuściane, i z bananem, i z borówką, z serem na słodko i z serem feta z dodatkami do kaszy, do kapusty. Także wybór, co komu się dusza zapragnie. Wójt ogłosił, że ma być konkurs na największy i najmniejszy. I taką piciutkę malutką też mamy, nawet kilka. I także myślę, że ludzie powinni być zadowoleni. A mamy jeszcze nawet ze szpinakiem zielone, co by były takie kolorystycznie eleganckie. No i w ogóle myślę, że wszystkie smaczne porobiłyśmy ładnych parę godzin, bo to trzeba było je ukręcić i farsze porobić. No ale jak trzeba, to trzeba. Komisja degustowała i oceniała wszystkie pierogi przygotowane przez uczestniczki tego konkursu. Zwracała także szczególną uwagę na wielkość i kształt tych smakowitych potraw. Na pewno będziemy tutaj patrzeć na pomysłowość pań, na to, jakie rodzaje tych pierogów są, na innowacje. No, biorąc pod uwagę to, co się działo w tamtym roku, to myślę, że będzie bardzo ciekawie, bo naprawdę były smaki pierogów bardzo różnorodne. Spółka Mateo Stanisława Cabaja od lat aktywnie włącza się w pomoc przy organizowaniu lokalnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Jako firma, która tutaj jest na tym terenie, no chce wspierać także tą społeczność, która tutaj mieszka na tym terenie i zawsze bardzo chętnie, że tak powiem, no, organizuje czy tam dotuje takie imprezy. Do stoisk w Pustkowie, gdzie panie z kół gospodyń wiejskich prezentowały swoje wyroby, ustawiały się bardzo długie kolejki smakoszy pierogów. Miłośnicy pierogów w naszym regionie z pewnością nie mogli narzekać, ponieważ pierogi były doskonałe i wszyscy mogli degustować i wybierać pomiędzy licznymi smakami oraz wielkościami tych przepysznych polskich potraw. Zatem za nami kolejna bardzo udana impreza przygotowana przez gminę Dębica dla mieszkańców regionu, promująca lokalne zwyczaje i smaki oraz integrująca społeczeństwo na naszym terenie. Niektórzy już nie mogą doczekać się kolejnego święta pieroga za rok. W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę prac dwóch artystów, Wojciecha Chmury i Marka Olszyńskiego. Prezentowane są malarstwo, rysunek, grafika, instalacje, obiekty. Panowie są przyjaciółmi i absolwentami Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych no, pozostają przyjaciółmi do końca życia. Jeden z nich studiował w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na Wydziale Sztuki. Dzisiaj zajmuje się projektowaniem wnętrz, ma własne studio, własną pracownię, wiele realizacji. A drugi z artystów, ten, o którym mówiłem, to Wojciech Chmura, a Marek Olszyński. No, jego kariera potoczyła się inaczej. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, też doktorat, później habilitacja i związany jest z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panowie łączą kilka dziedzin sztuki. Malarstwo, rysunek, instalacje, różne działania takie na łączące kilka dziedzin sztuki ze sobą, także całe bogactwo środków wyrazu i to widać. Wystawa taka pełna ekspresji i jednego i drugiego z artystów. Wystawę można oglądać do 31 sierpnia w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej w Dębicy.
To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.